bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mamcia już się wymeldowuje z pokoju, to znaczy nas wymeldowuje. Stoi w kolejce, bo jeszcze jest kilka ludzi przed nią. My zbieramy się już do domku, kochani. Prosimy o zwracanie uwagi na opóźnienie pociągu, przepraszam. Kochani, witamy Was w kolejnym vlogmasie. Teraz siedzimy sobie w jakimś punkcie Liptona. Lipton Hall. W PKP, znaczy na PKP. W PKP? Na PKP. W Warszawie? No. Na PKP. I czekamy na swój pociąg, który zawiezie nas do Katowic. A z Katowic odbierze nasz mój tata, mąż mojej mamy. Tak wypadło, że tak właśnie jest, tak? No i co? Zimno nam w pupy troszeczkę, bo bardzo mają źle tutaj siedzenia. I ogólnie wieje i ja chciałam iść do Złotych usiąść gdzieś w cieplejszym miejscu. Ale mama powiedziała, do Złotych już nie, córeczko. I siedzimy na PKP w zimnym miejscu. Już mogłyśmy iść do Złotych, ja mam zawsze rację. Ale na herbatkę mogłyśmy iść, ja myślałam, że też po sklepach chodzić. A, tak myślałam. To nie bym poszła, jakbym wypiła. No, ja będę długo piła herbatkę. Zamówiłam herbatkę, jaką, nie wiem, złocistą chwilę. Ciekawe, czy będzie dobra. A ja słodką malinę. Kochani, wczoraj nagrywałyśmy vloga z Laponii, ze spotkania ze świętym Mikołajem. Taką relację właśnie z naszego pobytu w wiosce Mikołaja, ale tego materiału mamy tak dużo, że nie wiem, kiedy on się pojawi. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 dni zdołamy go zmontować i opublikować na YouTubie. Także dlatego dzisiaj, czyli w niedzielę, nie ma takiego typowego vlogmasa, ponieważ ten pojawi się właśnie z opóźnieniem. I dzisiaj właśnie był odcinek z challenge'em pudełkowym, ale też to jest taki świąteczny odcinek, więc mamy nadzieję, że fajnie Wam się go oglądało. Tak. Albo będzie oglądało. Albo już oglądało. Starałam się robić w tej Laponii jakieś takie najładniejsze kadry, znaczy najładniejsze. Starałam się robić bardzo ładne kadry. Miałyśmy dwa obiektywy, także mam nadzieję, że ten film po prostu będzie się dobrze oglądało i będzie ładny dla oka. Też mam taką nadzieję. Niedawno wróciłyśmy do domu, Kevin u mnie na chwilkę był i pojechał. Zabierałyśmy się już za nagrywanie kolejnego odcinka, tym razem z umilaczami czasu zimowymi. Ten odcinek pojawi się jakoś po świętach, bo teraz są vlogmasy. No ale wiecie, że my nagrywamy też filmiki na zapas, bo wiadomo, że potem będą święta, vlogmasy się skończą, a coś trzeba wstawiać do końca grudnia. A wtedy po prostu w święta się już odpoczywa, więc musimy nagrywać na zapas. No i właśnie był u mnie Kevin. Podobno był we Wrocławiu w weekend. Myślę, nie podobno, coś, chyba był na pewno. Myślę, że coś o tym wiecie. No i mam tutaj taki kubeczek, taki bucik bardzo śmieszny z Mikołajem. I to jest jarmark bożonarodzeniowy wrocławski 2017. No i powiedział mi, że z tego kubka naprawdę się pije. Tak, to nie jest zwykły bucik. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie próbowałam z niego pić. W ogóle kazał mi zamknąć oczy, dał mi to do ręki i mówi, co to jest? A ja mówię, no, miałam to tak i mówię, o, miałam to tak i mówię, no bucik. Potem dał mi rękę tutaj i mówię, no kubek, kubek bucik. Tak to wyglądało. Ja mu dałam skarpetki. Takie skarpetki mu dałam. Takie skarpetki dała też moja mama swojemu mężowi. I tak. To są właśnie te skarpetki, które ja dałam mojemu mężowi, bo ty już Kevinowi dałaś te swoje skarpetki, ale więc takie ich nie same ma w domu. Są, ale tak. Są takie same. No i my te skarpetki mamy z Laponii. A wiesz, co na nas teraz czeka? Nie. Kalendarze adwentowe. Mamy 3 dni zaległe, właściwie 2 dni zaległe, a o jeden Boże. Dzień taki faktycznie prawdziwy. No, trzy. Wszystkie kalendarze razy 3 idziemy, bo nam to długo zajmie. Szufladka 15. Nie patrzę co to, nie patrzę co to. 16. I 17 jest pusta? Pusta? Czy to jest jakiś żart? Aha. Na sobie oczywiście mam bluzę, którą wzięłam Kevinowi. No i to, że w 17 szufladce nic nie było, tylko utwierdził mnie w przekonaniu,
że nasz dzisiejszy dzień jest totalnie pechowy. Już nie będę Wam opowiadać całej tej historii, bo to byłoby nudne, ale faktycznie spotkało nas dzisiaj takie nieszczęście. Nie no, zaspałyśmy po prostu. W każdym razie... Zaspałyśmy na pociąg. Tak. To jest całe nasze nieszczęście, ale nieważne, powiedzmy, że tak by nie było. Mam tutaj jakiegoś bałwanka, chyba. Nie wiem, jest to jakiś bryloczek. Wydaje mi się, że tak. Jest dość słodki, naprawdę. Ma takie fajne oczka i taki fajny nosek, ale już jestem chyba za dużo na takie bryloczki, więc mogę dać któremuś z naszych widzów, bo wiem, że mam też młodszych widzów. Oprócz tego mam tutaj też takiego świątecznego Jokera z kilkoma zawieszkami do wyboru, także spoko. Nadeszła pora na kosmetyki, czyli coś, co kocham najbardziej. Pomadki. O, właściwie pierwszy. Bardziej, ale kocham kosmetyki, więc pomadki też. Właściwie pierwszy raz otwieramy ten kalendarz tak, jak powinno się to dziać, prawda? Tak. Czyli co? 15, 16, 17? Tak jest. Wiesz co, zbliżę cię, bo jestem ciekawa tych kolorków. Fiolet! O Boże, ale to jest fiolet! Taki bardzo... Fioletowy. Cienny, bardzo fioletowy fiolet. To jest jakaś pomadka i... Nie wiem, dziwna. Dziwna troszkę. Pokaż. Taki ma śmieszny ten pigment. Znaczy, bo ona jest... Skoro to jest taki fiolet, to moim zdaniem powinna być zastygająca. A nie powinna być w formie błyszczyku. To jest błyszczyk? Tak, to jest błyszczyk. No faktycznie, ale zobaczymy, jak to wygląda na ustach, ale chyba dopiero jutro, co? Czy dzisiaj jeszcze? A, zobaczymy, jak to będzie. Tak, 16. 16 jest bardzo chyba... 16 wydaje mi się bardzo podobna do tej z Golden Rose o numerze chyba 10, bo jest taka trupia. No, dokładnie to samo, ale... Ta mi się wydaje bardziej gęsta. I 17 chyba będzie bardziej żywa. Tak, czerwona. A czerwony jest żywy. Tutaj macie słocza. Jest bardzo kremowa. Nie ma raczej zakończenia matowego, chociaż nie wiem. To będzie moja kolejna czerwona szminka. Jest kremowa, ale ojej. Ale się ojej, ojej, ojej. Ojej. Ciekawe. Ojej. Ojej. Te pomadki długo nam na ustach nie pobędą. Długo zastygają, co? Tak mi się wydaje. Ha, ha, ha. Te kolorki, których jeszcze nie otworzyłyśmy, planuję nagrać na mój kanał. No i zrobię z tego jakiś filmik. Nie wiem, czy to też będzie test pomadek, w której najładniej. Tak po prostu opowiem o takich niektórych kolorkach. Już zobaczymy, co będzie dalej. Ale mama wcześniej mówiła, że na dzień będziemy otwierały dwie pomadki, tak żeby to się potem wyrównało, ale stwierdziłyśmy, że lepiej będzie nagrać to na mój kanał. Otworzę dzisiaj nasz kalendarz ze smakołykami. Pod 15 nie ma nic. 16 jest! Batonik, czereśnia, migdały. 17. Mhm. Tu spodziewam się wielu rzeczy. No nie. Nie? Wiesz co, to jest chyba nawet jeszcze z 20. Mogę otworzyć już 20? Nie. No to jest pomiędzy 17 a 20 i którą mam wybrać? Nie wiem. A tam na dole nie ma nic? Tam na samym dole nic nie ma? Jest! No właśnie! Ale bo to czekaj. Tak opadło bardzo. Tu mam dwa, więc jeden będzie do 23, a drugi będzie do 17. No to jeden wyciągnij. No to jagoda. No i tyle, prawda? Nie, bo tutaj jeszcze jeden jest. Banan i kokos. Ja już nie rozumiem tego kalendarza. No to ja teraz otworzę kalendarz od Kingi. I przypomnij mi, 15, 16, 17, tak? Tak. Jaki zapach najbardziej lubisz? Truskawkowy. Zobaczymy, czy to jest truskawka. Chyba nie. Zielona herbata. Czy ja powiedziałam, że najbardziej lubię zieloną herbatę? No nie wiem, może to się tyczyło mnie, bo ja na pewno gdzieś tam wspomniałam, że lubię zapach zielonej herbaty, że lubię pić zieloną herbatę. Ty nigdy tak nie mówiłaś, prawda? No wydaje mi się, że nie. Chyba, że jakaś świeczka w konkretnym dniu mi się spodobała. Teraz po dotyku zgadnij, co to jest. Ja wiem, co to jest.
Że ty nie wiesz, bo ty tego nie dotykałaś. To powiedz. Krem do rąk, to będzie krem do rąk. Tak, krem do rąk. To dla ciebie, bo ty używasz bardzo często kremu do rąk. Czy byłaś kiedyś w Energylandii? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to czy zamierzasz się wybrać? Nie byłam i raczej nie, bo Kevin ma 2 metry i nie będzie mógł iść na żadne kolejki, a ja się boję, więc chyba żadne z nas by z tego nie skorzystało. Poważnie? Tak. Taki jest wymóg? Tak. No to na pocieszenie masz Milkę Oreo. Przed tym jak otworzę sobie 3 okienka z herbatkami, wylosuję 3 osoby, które dostaną od nas prezenty. Zuzanna z Hecznarowic, 43330. I Zuzanka otrzyma paczuszkę z... To są mydła czy bomby do kąpieli? Jak to jest? Bomby do kąpieli. Świąteczny zestaw upominkowy do kąpieli. Także dostaniesz taki zestaw plus szaliczek. Druga osoba. Dominika z Sochaczewa otrzyma szczotkę, tam gdzie widzę, i szaliczek. I trzecia osoba, Danka z Gliwic. O, Gliwice, to blisko. Otrzyma, to jest bomba, prawda? Tak. Pulsująca taka do kąpieli. Tak, taka babeczka. Woski do kominka firmy Busy Bee. Szaliczek. I teraz już mogę otworzyć 3 okienka z herbatami. Śliwki w cynamonie. Herbata zielona, kawałki śliwek, kora cynamonowa, jabłka, cynamon, aromat, malwa niebieska. No, zobaczymy, ale myślę, że będzie mi smakować, bo mi właściwie wszystkie te herbaty bardzo smakowały. Nigdy wcześniej w ogóle herbat o takim smaku, na przykład śliwki w cynamonie, nigdy nie piłam. Przy choince, no my jeszcze nie mamy choinki, dopiero jutro prawdopodobnie pojedziemy kupić. Przy choince, herbata czarna, cukrowa posypka, korzeń imbiru, aromat. Herbata szampańska, taka sylwestrowa jakby. Herbata zielona, truskawki i aromat. No wow, herbata zielona, truskawki i aromat. To już jest szampańska herbata. W sumie do szampana często się wrzuca truskawki. No właściwie tak. Herbata zielona, truskawki, aromat. Może ten aromat będzie szampański? Szampański? I może będę miała szampański humor po wypiciu takiej herbaty. Kto wie? A może zostawiam na Sylwestra? A kto wie, ciekawe, jakbym wypiła taką szampańską herbatę i bym miała humor szampański, to ciekawe, kto zmontuje tego vloga. No ja jutro idę do szkoły, ja muszę się wyspać. To szampańskim humorem kończymy i życzymy wszystkim szampańskiego humoru. Tak jest. To dziękujemy za uwagę, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bye.